Wianek z hortensji Annabel. Zapraszam. Dzień dobry. Witam was bardzo gorąco na kanale Domowe pasje Anki i dzisiaj wianek, który każdy chociaż raz w życiu musi mieć w domu, czyli wianek z hortensji. I ja Proponuję wam taki wianek zrobić z zasuszonych już hortensji. Już mówiłam na kanale, że najlepszy sposób to ściąć je zielone, wstawić do wazonu, gdzie jest 2-3 cm wody, postawić w ciemnym miejscu i hortensje pięknie nam się robią suche i są cały czas zielone, w ogóle nam nie brązowieją. I tutaj miałam jeszcze taki wianuszek z witek wierzbowych, więc też wykorzystam ten wianek, który już miałam w domu. Możecie też sobie taki upleść z witek brzozowych, z gałązek. Teraz są świetne też plastyczne, Mogą, może to być i winorośl, cokolwiek, nie musi to być wcale kupny wianek. Wystarczy kilka gałązek spleść i też będziemy mieć przepiękny wianuszek. Bardzo dużym plusem tej dekoracji jest to, że może ona być od jesieni aż do Bożego Narodzenia. Bo tak naprawdę, gdy damy samą hortensję, to później na Boże Narodzenie, słuchajcie, jak przecudownie wygląda hortensja, taka ususzona, zielona, posypana takim przeźroczystym brokatem. Wcześniej trzeba ją spryskać klejem posypać ten brokat, to jest coś pięknego. Można też dodać wiszące bombki, na przykład na aksamitnych wstążkach. Wygląda wtedy bajecznie taka dekoracja. Ja taki wianek z hortensji też lubię na drzwiach, jeżeli macie daszek, bo hortensja nie może być niestety na drzwiach, które daszku nie mają. Pięknie wygląda w domu, nad komodą czy w przedpokoju powieszona, czy w salonie. Naprawdę nie ma reguły, gdzie powiesimy taki wianek w domu. Ja uwielbiam wianki na stolikach, świece w środku, w wazonach. Tutaj też pięknie by wyglądała taka świeca w środku ustawiona, więc naprawdę możliwości jest mnóstwo. Ja pokażę Wam tutaj w tym filmiku jak wygląda hortensja z przegorzanem jeszcze. Można dodać troszeczkę przegorzanu, tych niebieskich takich kuleczek. Kto nazbierał, ten ma, bo teraz już przegorzan jest brązowy, ale to przynajmniej będziecie wiedzieli na przyszły rok i, i jeżeli Wam się spodoba ta dekoracja, to będziecie mogli sobie przegorzan wtedy zebrać w przyszłym roku, żeby mieć na następne dekoracje. I jeżeli chodzi jeszcze o te suszone y, hortensje, bardzo lubię robić wianki na suszonych już y, tych kwiatach, ponieważ wszelkie tutaj zobaczcie te nierówności, które robi się na wianku: raz jest cieniej, grubiej, można to wszystko przepięknie później dopełnić y, też hortensją. Ja biorę kwiat hortensji i ona jest podzielona na takie różyczki małe, i ja obrywam to. I takie maleńkie bukieciki wtykam po prostu tam, gdzie widzę jakiś ubytek, tam, gdzie wypadałoby wypełnić jeszcze tą hortensją. I wystarczy ją tak wetknąć między te kwiaty, które już są przywiązane do wianka, i hortensja nam nie odpadnie. Ona jest bardzo czepliwa. I bardzo polecam Wam ten sposób, bo jest idealny. Możemy wtedy zrobić piękne koło. Zobaczcie, tutaj od środka też już widzę, że mi się robi jakiś kwadrat czy prostokąt, ale tak jak mówię, później te wszystkie rogi można powtykać hortensję i wypełnić, zrobić piękne koło. Tak samo jak i na zewnątrz. Tak, żeby to wszystko pięknie wyglądało. E, uwielbiam hortensję, zresztą wiecie, że bardzo lubię w ogóle biało-zielone dekoracje, więc hortensja tutaj e, z dodatkiem bieli też pięknie wygląda. Cudownie e, też mogę Wam podpowiedzieć, wyglądałoby m, troszeczkę gipsówki dodać pomiędzy tą hortensję. Też będzie bardzo delikatna dekoracja i bardzo taka elegancka. Także, jeżeli macie gipsówkę ususzoną, to też by pięknie między hortensjami wyglądała. Taki wianek naprawdę wygląda bardzo bogato, a jest. Niesamowicie prosty do zrobienia. Zobaczcie, że tutaj też nie ma nic tak naprawdę skomplikowanego. Musimy tylko mocno docisnąć sobie hortensję do wianka, przywiązać to wszystko. Nic nam tutaj nie odpada, nic nam się tutaj nie dzieje. Zresztą zaraz też zobaczycie, jak zacznę wtykać te mniejsze różyczki tych hortensji, tych kwiatów to wtedy też zobaczycie, że wezmę do góry nogami i nic z tym wiankiem się nie będzie działo. Tutaj też zobaczycie te białe kule, które mam już kilka lat i też będę robić film na ich temat, bo są naprawdę bardzo piękną dekoracją z dodatkiem kul z mchu, kule z hortensji, kule z przeróżnych innych naturalnych dekoracji, naturalnych roślin to te białe kule wyglądają też przepięknie wśród nich i będziemy je robić, także zaraz zobaczycie, bo wrzucę tutaj też tę kulę i wygląda bardzo ładnie ta dekoracja. Tutaj chcę Wam pokazać, jak hortensja komponuje się z przegorzanem. Więc, jeżeli będziecie chcieli na przyszły rok sobie zebrać, to też jest to ciekawa dekoracja. Można wtedy sobie zaplanować i wetknąć ją dosłownie tak, jak ja to robię, bo ona też się będzie trzymać. Często też pytacie, jak to się stało, że mój przegorzan jest cały czas taki fioletowo-niebieski. Ja ten kolor uzyskałam przez to, że trzymałam przegorzan w ciemnym miejscu. I on nie wybarwił mi się od światła. Światło na niego nie padało w ogóle, dlatego ma ten swój taki piękny kolor. Przegorzan już po ścięciu. Ja tutaj miałam też w filmikach. Ci, co nie widzieli, to zapraszam na kanał, bo macie tam mnóstwo filmów. Wystarczy sobie wejść w sekcję wideo i macie tam wszystkie filmy. Możecie sobie przejrzeć, co was interesuje. I też Przegorzan pojawiał się już w dekoracji. Będę go wykorzystywać też w zimowych dekoracjach, bo wygląda przepięknie w zestawieniu z opruszonym śniegiem, z brokatem także to wygląda naprawdę bajecznie. Ale to wszystko jeszcze przed nami, na razie mamy jesienne dekoracje. Chociaż i tak pewnie już zauważyliście, że bardzo dużo wspominam o zimowych dekoracjach, o bożonarodzeniowych dekoracjach, bo tak naprawdę teraz jest idealny czas na to, żeby zbierać szyszki, przeróżne rośliny. Także wszystko Wam tutaj pokazuję. Zobaczcie, ten wieniec, on jest trochę większy, i tutaj by się przydał taki większy wazon ze świecą, albo nawet kilka świec, duże szkło i kilka świec różnej wielkości. One by wyglądały wtedy pięknie. Cieńsze, grubsze, niższe, wyższe. O i zobaczcie, i mam y, mniejsze hortensje. Też biorę z tych główek, urywam po prostu o takie gałązki małe i dopełniam tam, gdzie widzę. Tam, gdzie wypadałoby dołożyć jeszcze troszeczkę hortensji, wystarczy ją tak wetknąć. I ona nam naprawdę nie wypada. Możemy powiesić wianek, nic się z tym nie będzie działo. Tylko tak, jak mówię, jeżeli chcecie powiesić. Na drzwiach zewnętrznych musi być daszek nad drzwiami, żeby żaden deszcz nie dotknął nam tego wianka, bo zacznie nam brązowieć. Niestety, wysuszone zielone, jak dotknie wody, robi się brązowe, więc warto dbać o to, żeby był wianek cały czas suchy. Zachęcam was bardzo gorąco do takiej dekoracji, do zrobienia takiego wianka z hortensji, nawet jeżeli nie był w waszych planach to powiem Wam, że chociaż raz w życiu każdy powinien taki wianek sobie zrobić, mieć i powiedzieć, że miałem wianek, miałam wianek z hortensji, bo wygląda napra naprawdę, zobaczcie jak elegancko. I tutaj jest ta biała kula, tam w tle widzicie jeszcze większa, mniejsza, mam kule różnych wielkości, są bardzo dekoracyjne. I te kule będziemy już niedługo robić. Także zachęcam Was do zasubskrybowania kanału. Ja za dzisiaj Wam bardzo cieplutko dziękuję i do następnego filmiku. pa! pa.